Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu ze mną. Tym razem jest to spotkanie poświęcone wyrażeniom algebraicznym, część druga. Zapraszam! Była część pierwsza? No to oczywiście, że musi być część druga. Teraz na tym spotkaniu będziemy ćwiczyć dalej wyrażenia algebraiczne, ale, moi drodzy, będziemy ćwiczyć w tym trudniejszym aspekcie. Czyli na przykład wykorzystamy sobie wzory skróconego mnożenia, czy też podzielność do dowodzenia. Dowodzenie jest to ten ciężki aspekt, to najtrudniejsze, co może spotkać ucznia przeciętnego na maturze z matematyki podstawowej. Dlatego ja to chcę również z Tobą już w tym momencie powtórzyć. Następnie przypomnimy sobie zasady przekształcania różnej maści wzorów, jak i przypomnimy sobie podstawowe własności działań na logarytmach. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby poświęcić mi kilka minut z Twojego życia. Zapraszam. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z maja 2019. Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność 3a kwadrat minus 2ab plus 3b kwadrat jest większe lub równe od zera. Skoro to jest zadanie na wykazywanie, to ja to zadanie zawsze i bezdyskusyjnie robię w trzech etapach. Czyli najpierw będziemy pisać założenie. Przypominam, założenie to jest to, co jest w zadaniu dane na 100%. Czyli mam podane, że mam dowolne liczby rzeczywiste a i b. No to skoro tak, to muszę napisać, że a przecinek b należy do zbioru liczb rzeczywistych. Natomiast to, co jest podane, że mam wykazać, mam uzasadnić, mam udowodnić, to nazywamy tezą. Postawioną naszą tezą możemy napisać samotę, możemy napisać teza. To zależy od tego, jak Ci jest wygodnie. I teraz, zadanie dowodowe składa się z trzech etapów. Założenie, teza i dowód. No więc będziemy pisać dowód na pewno. Tyle, że jeżeli masz do wykazywania nierówność, jak widzisz, jest to nierówność, większe lub równe od zera. Ja osobiście zawsze, albo może lekko powiem, prawie zawsze, jeżeli dowodzę nierówności, to lubię to robić jedną z metod dowodzenia, dowodem nie wprost. Dowód nie wprost. Musisz zapisać na maturze, jeżeli chcesz robić tym dowodem, musisz napisać, że jest to dowód nie wprost, żeby egzaminator wiedział, co Ty robisz, że jaki dowód wybrałeś. Dowód nie wprost. Na czym polega ten dowód? Krótko mówiąc, dowód nie wprost polega na tym, że zaprzeczymy tezę i dojdziemy do sprzeczności. A więc sprzeczność sprzeczności powoduje, że to, co podane było na początku, jest prawdą. Zatem zaprzeczamy tezę, czyli stwierdzam, że teza nie jest prawdziwa. Zatem, skoro nie jest prawdziwa, to mogę napisać, że 3a kwadrat minus 2ab plus 3b kwadrat no musi być mniejsze od zera, skoro moja wyjściowa teza stwierdzam, że jest niepoprawna. No to znaczy się, że musi być mniejsze od zera. Skoro tak, to teraz popatrz, co ja mam. Ja teraz bawię się na nierównościach. Ja teraz nie przekształcam wyrażeń, tylko ja jedno pod drugim będę rozpisywała sobie nierówności. Taki dowód jest dla mnie najwygodniejszy, też do tłumaczenia jest fajny i w ogóle bardzo jest ciekawy. Młodzież go dosyć lubi ze względu na to, że zaprzeczamy, a później dochodzimy do sprzeczności i co kończy nasz dowód. A więc teraz, no wygląda nam to idealnie pod wzór skróconego mnożenia. Popatrz, ja tutaj przygotowałam Tobie wzór. Kwadrat różnicy, ze względu na to, że jest ten minus, no i mam idealnie minus 2ab. Tak jak tu jest minus 2ab. Idealnie pod wzór skróconego mnożenia. Z tym, że do tego wzoru mi jest potrzebne 1a kwadrat i 1b kwadrat. No więc zrobimy tak, że ja sobie właśnie to a kwadrat jedno zapiszę, później zapiszę minus 2ab, później zapiszę to 1b kwadrat, które mi potrzebne, a zaraz za tym dopiszę to, co mi zostało. Czyli jeżeli ja tu zabrałam a kwadrat, to zostało mi jeszcze 2a kwadrat. Jeżeli ja tu zabrałam już 1b kwadrat, to zostało mi jeszcze 2b kwadrat. Resztę przepisuję, że mniejsze od zera. No to co robię dalej? No robię dalej to, że ja to zwijam we wzór skróconego mnożenia, no bo przecież taki miałam cel, pokazać Tobie, że wzory skróconego mnożenia mają fajne zastosowanie właśnie w zadaniach na dowodzenie. Zresztą tak Tobie to zwinęłam i tu możemy teraz zapisać, że to będzie a minus b i to do kwadratu. Ja po prostu tylko zapisałam to w
tej postaci. I to wykorzystuję tutaj w tej nierówności. No resztę przepisujemy. Dodać 2a kwadrat, dodać 2b kwadrat i to jest mniejsze od zera. Czyli teraz popatrzmy, jeżeli mam podane, że liczby a i b są dowolne, rzeczywiste, to co ja mogę stwierdzić? Ja mogę stwierdzić, że a minus b jak podniosę do kwadratu, to kwadrat zawsze kasuje mi minusa. Choćby nawet była wartość ujemna, ona mi się zmieni na dodatnią, no bo to narzuca mi kwadrat. Czyli kwadrat jakiejkolwiek liczby jest zawsze większy lub równy od zera. Dalej. Jak ja znowu mam kwadrat z liczby, tym razem a, no pomnożymy jeszcze przez 2, ale to nie zmienia mi zasady, że to będzie i tak większe lub równe od zera. I tutaj znowu mam kwadrat z tym, że liczby b, znowu pomnożone razy 2, też będzie większe lub równe od zera. Zatem ja mogę wywnioskować, że wszystko tutaj, to co jest po stronie mojej lewej, będzie większe lub równe od zera. A przecież ja mam do rozwiązania, że to ma być mniejsze od zera. No to pomyślmy, jak liczba, która jest większa lub równa od zera, może być mniejsza od zera? No nie może być. I w tym momencie piszemy sobie sprzeczność, czyli doszliśmy do idealnej sprzeczności, a skoro zaprzeczyłam tezę i wyszła mi sprzeczność, to znaczy, że moja wyjściowa teza jest prawdziwa. Czyli mój dowód kończymy, co kończy dowód, na przykład takimi literkami. Pamiętaj, robiąc dowód nie wprost, musisz dojść do sprzeczności, czyli zaprzeczamy naszą tezę, zaprzeczamy tezę i dochodzimy do sprzeczności, czyli kończymy nasz dowód. Zadanie numer 2 to zadanie z matury z czerwca 2019, związane oczywiście z dowodzeniem na wyrażeniach algebraicznych. A więc wykaż, że dla każdej liczby a większej od zera i dla każdej b większej od zera prawdziwa jest nierówność. I ta nierówność brzmi tak. 1 nad a dodać 1 nad b jest większe lub równe od 4 nad a plus b. Oczywiście mamy to dowodzić, więc zrobimy w trzech znowu etapach. Założenie. Czyli co zostało podane w treści, że obie liczby, literki te a i b są to liczby dodatnie, większe od zera. Dalej, moja teza to jest to, co ja mam wykazać, a ja mam wykazać, że 1 nad a dodać 1 nad b to jest większe lub równe od 4 nad a plus b. No i mój dowód, znowu ja oczywiście proponuję nie wprost dowód, dlatego, że jest nierówność, więc ja zawsze będę starała się robić dowodem nie wprost, ze względu na to, żeby pokazać, żeby wyćwiczyć u Ciebie ten dowód właśnie nie wprost. Na czym on będzie polegał? Będzie on polegał na tym, że ja zaprzeczę moją tezę. Czyli przepiszę 1 nad a, dodać 1 nad b, no skoro mam zaprzeczyć temu, że jest większe lub równe, to napiszę, że jest mniejsze od 4 nad a dodać b. No i teraz my sobie będziemy rozwiązywać taką nierówność, przekształcać, rozwiązywać, aż dojdziemy do sprzeczności, no bo musi tak być. Skoro tak, skoro literka moja a jest liczbą większą od zera, zatem ja osobiście mogę sobie pomnożyć całą moją nierówność przez a, ze względu na to, żeby tego mojego a z mianownika się pozbyć. Ale chcę się pozbyć też tego b, czyli pomnożę przez ab, czyli przez a razy b. Dzięki czemu, popatrz, to moje a z tym moim a się skróci, ale jedynka się pomnoży przez b, czyli będzie b dodać. Teraz moje b z tym b się skróci, ale jedynka się pomnoży przez a, czyli będę miała a, jest mniejsze od, tu niestety mi się nic nie skróci, bo jest dodawanie, to muszę pomnożyć normalnie czwórkę, czyli będę miała 4ab, bo zawsze licznik mnożymy, mianownik przepisujemy bez zmian. Oczywiście mogłabym w jednym kroku jeszcze pomnożyć przez ten mianownik, ale nie chciałam zrobić takiego zamieszania, więc teraz mnożę przez ten mianownik a plus b. Przypominam Tobie, że jeżeli ja wiem, że to są liczby dodatnie, to ja nie muszę się bać o to, że mój zwrot nierówności mi się zmieni. Dlatego ja swobodnie mnożę i widzisz, nic nie zmieniam, nawet nie wspomniałam o tym zwrocie nierówności, ze względu na to, że skoro a jest dodatnie i b jest dodatnie, nic mi się nie zmienia. Skoro a jest dodatnie, b jest dodatnie, no to a plus b też jest dodatnie, nic mi się nie zmienia. No więc mnożymy to przez to. Czyli b razy a to będzie ba. Dodać b razy b to będzie b kwadrat. Dodać, teraz a mnożę. A razy a to będzie a kwadrat. Dodać a razy b to będzie ab. Jest mniejsze od, a teraz moje a plus b, z tym a plus b się skróci, no bo taki był mój cel, żeby się pozbyć mianownika, to mi się skróci, zostaje mi 4ab. Tu będę kontynuowała moje rozważania, a więc teraz tak,
Popatrzmy po tej stronie, czy mamy jakieś wyrazy podobne. Otóż mam BA i mam AB, to jest to samo. Mnożenie jest przemienne, czyli zapiszę tak. A kwadrat najpierw plus B kwadrat plus BA i AB, czyli to jest to samo, czyli będę miała 2AB na przykład, jest mniejsze od 4AB. No fajnie by było mieć wszystko na jednej stronie, prawda? Czyli to przerzucam tutaj i mam tak A kwadrat, dodać B kwadrat i tak się okazuje, że to jest to samo, nie? Więc mogę ze sobą to w tym wypadku odjąć, bo będę miała 2AB minus 4AB, czyli będę miała minus 2AB i to jest mniejsze od zera. No jakbym ja sobie tak posegregowała to, lepiej tak Ci posegreguję, będziesz lepiej widzieć, chociaż niektórzy pewnie już od razu widzą, że to pojawił nam się ten wzór skróconego mnożenia, jeden z trzech, który pasuje umieć przygotowując się do matury. A więc będzie to wzór a minus b do kwadratu i nam wyszło, że to jest mniejsze od zera. Oczywiście podobnie jak w zadaniu numer 1 stwierdzamy, że kwadrat z jakiejkolwiek liczby ujemnej, dodatniej jest zawsze liczbą nieujemną, czyli większą lub równą od zera. No to skoro tu wyszła nam większa lub równa od zera, a my mamy mieć mniejszą od zera, no to wyszła nam jasna sprzeczność. Sprzeczność, komentujemy, że to jest sprzeczność, co kończy nasz dowód, który oczywiście był dowodem nie wprost. Zadanie numer 3 to z kolei zadanie z matury z sierpnia 2019 roku. Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej x, zapisałam to x większe od zera, bo dodatnie, tak jest w treści, prawdziwa jest nierówność x, dodać 1 nad x podzielone przez x i to ma być większe lub równe od zera. Ja mam to wykazać, czyli znowu budujemy trzy etapy. Założenie, czyli to, co jest podane w treści na 100%, teza, to, co mam wykazać, czyli moją nierówność mam wykazać, no i dowód. Jak widzisz, w tych zestawach egzaminacyjnych bardzo często występuje dowodzenie nierówności na wyrażeniach algebraicznych. Ja ten dowód oczywiście będę robiła, dowód nie wprost. Będę robiła ten dowód nie wprost. I teraz, na czym polega dowód nie wprost? On polega na tym, przypominam po raz kolejny, że zaprzeczę sobie tezę, czyli jak zaprzeczam tezę, to napiszę x dodać 1 minus x nad x, skoro nie jest większe lub równe, ale ja to zaprzeczam, to musi być mniejsze od jedynki. Podane mam w założeniu, że x jest liczbą dodatnią, czyli ja w zasadzie mogę tego x z mianownika się pozbyć, mnożąc obustronnie razy x. No, taki jest też mój cel, prawda? Żeby mianownika nie było. A skoro jest liczba dodatnia, nic mi się nie pozmienia. No to tak, x razy x, to mamy x do kwadratu. Dodać. Po to pomnożyłam, żeby mi się to skróciło, a więc będę miała 1 minus x, jest mniejsze od, i teraz tutaj mam 1 razy x, po prostu x. No to przerzucam wszystko na jedną stronę, czyli będę miała x kwadrat plus 1 minus x i tego x-a przerzucam, to będę miała minus x, jest mniejsze od zera. Tutaj będę kontynuowała dalej, czyli tak, x kwadrat, teraz napiszę nie tą liczbę jedynkę, tylko wyrażenie z x, czyli minus x minus x to jest minus 2x, no i dodać 1 jest mniejsze od zera. Tutaj co prawda mam tylko jedną niewiadomą x, ale też chcę zwinąć do wzoru skróconego mnożenia. Oczywiście mam na myśli ten sam wzór, co wcześniej, czyli a minus b do kwadratu, to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. W mojej sytuacji moim a jest x, a moim b jest jedynka, jak widzisz. Dlatego ja to zwijam do takiej postaci x minus 1 do kwadratu i to ma być mniejsze od zera. Pamiętaj, że zauważyć wzór skróconego mnożenia to nie jest tak prosto. Nie każdy zauważy, ale no możesz być tak jakby przekonany o tym, że często dowodzenie związane jest ze wzorami skróconego mnożenia, czyli gdzieś tam trzeba przypuszczać, że pewnie wyjdzie jakiś wzór skróconego mnożenia. Wzór rozpoznajemy po pierwszym i po ostatnim składniku, ale tutaj jest składnik kontrolny, ten w środku. Zawsze trzeba sobie rozpisać, najlepiej na boku, czy się zgadza, że to jest x kwadrat minus 2x plus 1. Oczywiście, gdybyś sobie rozpisał, no to byś to zauważył. No to skoro tak, to wiemy, podobnie jak w poprzednich przykładach, że kwadrat czegokolwiek jest zawsze liczbą nieujemną, czyli większą lub równą od zera. Skoro tak, tu ma liczbę większą lub równą od zera, a ja mam przecież powiedziane, że ma być mniejsza od zera. No to jak większa od zera bądź równa może być mniejsza? No nie może być. Dlatego piszemy sprzeczność, co kończy oczywiście nasz dowód.
A więc dowód nie wprost fajny, ze względu na to, że zaprzeczamy tezę, no i dochodzimy oczywiście do naturalnej sprzeczności wynikającej w tym wypadku z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia. No i zadanie numer 4 to jeszcze jeden dowód i jeszcze troszeczkę Cię pomęczę. Z tym razem będzie to dowód troszkę inny, ponieważ nie związany ze wzorami skróconego mnożenia, a związany z podzielnością. I mamy takie treści. Wykaż, że liczba 4 do potęgi 19, dodaj 4 do potęgi 21, dodaj 4 do potęgi 22 jest liczbą podzielną przez 81. Ja oczywiście chcę to zbudować, znowu założenie, teza, dowód, więc tą moją liczbę nazwę sobie x i ona jest podana w zadaniu, dlatego ja tutaj dopiszę, że to jest moje założenie. Ona jest podana, taka liczba jest, tylko ja sobie ją nazwałam x, żeby było mi wygodniej. Dobrze, no to teraz teza. Ja mam wykazać, że ta moja liczba jest podzielna przez 81. Otóż, albo piszesz to słownie, x jest podzielne przez 81, no ale bardziej profesjonalnie jest zapisać tak, że x ma postać 81k, gdzie k należy do liczb. I teraz uwaga, moglibyśmy ogólnie napisać całkowite, ale widzimy, że x jest dodatnią liczbą, bo to są same plusy, czwórka do potęgi, to jest liczba dodatnia, więc dopiszemy, że k ma być liczbą naturalną. Naturalną wtedy, jeżeli ja zapiszę mojego x-a w takiej postaci 81 razy k, gdzie to moje k jest naturalne, to ja udowodnię, że moja liczba jest podzielna przez 81. No i teraz dowód. Dowód. To ten zapis liczby podzielnej przez 81 powinieneś pamiętać z wcześniejszych powtórek ze mną, gdzie tam uczyliśmy się podać postać ogólną liczby podzielnej przez 2, przez 5, czy na przykład takiej liczby, która przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, a ja tutaj mam podać postać ogólną liczby podzielnej przez 81. Czyli ja muszę dojść do takiej postaci, że moje x to będzie 81 jakiś tam razy k. Dobra, no to teraz oczywiście na początek to będzie dowód już standardowy, nie wprost, tylko to będzie dowód wprost, dlatego że ja tutaj nie mam żadnej nierówności, więc nie będę tutaj zaprzeczała tezy absolutnie. No jaka jest zasada w przypadku potęg? Oczywiście, jeżeli mamy dodawanie potęg, to nie ma wzoru na dodawanie potęg. Zapamiętaj sobie, że często w matematyce jest tak, że jeżeli nie wiesz, co zrobić, to znaczy nie masz wzoru, to pomyśl nad wyciągnięciem przed nawias. Co to znaczy 4 do potęgi 19? To znaczy, że ja mam 19 czwórek pomnożyć przez sobie, przez siebie. Teraz 4 do 21 to ja mam 21 czwórek pomnożyć ze sobą. Następnie 4 do 22 to ja mam 22 czwórki pomnożyć ze sobą. Czyli w tym składniku i w tym składniku są na pewno wspólne czwórki. Ile ich jest? Oczywiście 19. No bo tu jest troszkę więcej, tu jest jeszcze więcej. Czyli ja to 4 do potęgi 19 wyłączam przed nawias, jako tutaj będzie mnożenie, 4 do 19 razy i teraz jak ja wyłączam do przodu, to co mi zostanie? Jak ja z tego zabiorę to całe, to zostaje mi domyślna jedynka. Niektórzy myślą, że 0. Nie może być 0, bo gdyby było pomnożone razy 0, to by dało 0, a nie 4 do 19. Dlatego ja tu muszę napisać jedynkę. Dodać. Zabrałam z tego 19 czwórek. Zostały mi dwie czwórki, czyli 4 do potęgi drugiej w mnożeniu, prawda? Dodać. Zabrałam tutaj 19 czwórek. Zostały mi oczywiście 3 czwórki, czyli będę miała 4 do potęgi trzeciej. Ja mówię 3 czwórki, ale mam na myśli oczywiście 3 pomnożone przez siebie czwórki. To się uda. No 4 do 19 przepisujemy razy. No a przecież to umiemy wykonać. 1 dodać. 16, bo 4 do drugiej to 16, dodać. 4 do potęgi trzeciej to przecież 64. No więc to się równa. Dalej ciągniemy. Możemy napisać 4 do 19, a ja wolałabym chyba, żebyśmy najpierw to wykonali. Więc 16 plus 64 to mamy 80 plus 1, czyli mamy 81 razy 4 do potęgi 19. I popatrz, o to mi chodziło, żeby to 81 skądś wydobyć.
No to ja wydobyłam, oczywiście, że wydobyłam, bo ja mam mieć 81K, czyli to jest moje właśnie K. Czyli ja mogę zapisać, że to się równa 81K i to moje K, zgodzisz się ze mną na pewno, że będzie na 100% liczbą naturalną, dlatego że czwórka podniesiona do jakiejkolwiek potęgi i tak da liczbę naturalną, no bo czwórka jest naturalna, więc do jakiejkolwiek potęgi będzie to liczba w tym wypadku naturalna, do 19, prawda? Mam na myśli do jakiejkolwiek, ale oczywiście mam na myśli do dodatniej potęgi, która jest liczbą naturalną, bo 19 jest liczbą naturalną, więc 4 do potęgi 19 jest dalej liczbą naturalną. A o to mi chodziło, żeby zapisać mojego x w postaci 81k, gdzie k jest liczbą naturalną. No więc co kończy mój dowód? To jest dowód wprost, więc tutaj nie dochodzimy do sprzeczności. Tu przekształcamy, 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 no i pokazujemy, że nasza teza jest prawdziwa. Zadanie numer 5. Mamy wyznaczyć ze wzoru na objętość kuli, który pewnie większość z Was kojarzy, jest to wzór V równa się 4 trzecie pi r do trzeciej, mamy wyznaczyć zmienną r. Czyli jednym słowem jest to zadanie związane z przekształcaniem wzorów. No dobrze jest to umiejętność znać, zarówno ona się przydaje na innych przedmiotach, również na fizyce, fajnie jest przekształcać wzory. No ale jest to element związany oczywiście z matematyką również. Po pierwsze, musimy się zastanowić, gdzie to moje r, które mam wyznaczyć, zapisałam to tak, r równa się pytanie, bo mam wydobyć z tego wzoru r, gdzie to moje r się znajduje? Czy po lewej stronie, czy po prawej stronie, czy może tu i tu? Otóż, przypatrzmy się, nasze r znajduje się po tej stronie prawej. No mi to od razu nie pasuje, wolałabym, żeby te strony były na odwrót, więc robimy coś takiego jak zamianę stron. Nie przenosimy. Zamieniam lewą z prawą z lewą. Czyli zapiszę 4 trzecie pi r do trzeciej równa się v. To jest dobra rzecz, żeby bez przenoszenia, bez zmiany znaku wymieniać swobodnie strony. Strony w matematyce to jest rzecz umowna. Czy to jest lewa, czy to jest prawa, naprawdę. Dlatego też możemy swobodnie wymieniać. No i ja w dalszym ciągu muszę tego r mieć. Po pierwsze, nie pasuje mi na pewno, że tu jest ta liczba 4 trzecie. Ja myślę, że powinniśmy zacząć od tego, żeby się mianownika pozbyć, czyli pomnóżmy obustronnie razy 3, dzięki czemu te trójeczki mi się skasują i będę miała 4 pi r do potęgi trzeciej, to się równa, a tutaj też mnożę, czyli będę miała 3 v. No to teraz popatrz, dalej chcę wyliczyć tego r, czyli przed tym r, który jest podniesiony jeszcze do potęgi trzeciej, znajduje się 4 pi. Mi to nie pasuje, czyli dzielę przez 4 pi. A więc będę miała r do potęgi trzeciej w dalszym ciągu, a tu nie dam rady tego tak ładnie podzielić. Zapiszę w ułamku. 3v podzielone przez 4pi. No i ostatnią rzeczą, którą zrobimy, wyliczymy naszego r poprzez pierwiastkowanie obustronnie stopniem trzecim. No bo skoro potęga trzecia, to ją tylko może zlikwidować, tą potęgę trzecią może zlikwidować pierwiastek trzeciego stopnia. Zatem r to się równa pierwiastek trzeciego stopnia z 3V nad 4pi. Niestety, z tym już więcej nic nie zrobimy. Otrzymaliśmy tak jakby wzór na r. Wiesz, jeżeli uczysz się różnych wzorów w matematyce i jednym z tych wzorów jest objętość kuli, 4 trzecie pi r do trzeciej, to nikt nie każe Ci się uczyć wzoru na r. Jaki to będzie wzór na promień kuli uzależniony od objętości? No, uczymy się jednej postaci wzoru, ale później żonglowanie pomiędzy tymi zmiennymi, no powinieneś mieć opanowane. Tu wykonujemy działania takie jak na równaniach normalne, że jest mnożenie obustronne, jest dzielenie, jest pierwiastkowanie i dzięki temu za pomocą jednej literki wyrażamy inną literkę. Tu mieliśmy objętość wyrażoną za pomocą r, promienia, tak? Natomiast tutaj mamy promień wyrażony za pomocą objętości, czyli na odwrót. Ale pewne przekształcenia trzeba wykonać, żeby do tego doprowadzić. Zadanie numer 6 to już logarytmy. I jest taka treść. Wiedząc, że logarytm przy podstawie 3 z piątki, to jest jakieś tam m, mamy wyznaczyć logarytm przy podstawie 25 z liczby 1,81. Otóż zaczynamy od tego, że na pewno ten logarytm trzeba wyznaczyć, więc ja go przepiszę. Logarytm przy podstawie 25 z 1,81. Na pewno możesz się zastanawiać nad tym, że tak. Po co oni Ci powiedzieli, że logarytm przy podstawie 3
z piątki to jest M. Po to ci powiedzieli, że ty i tak nie byłbyś w stanie w sposób analityczny przy użyciu kartki długopisu wyliczyć logarytm przy podstawie 3 z 5. Do tego są potrzebne inne metody, bo tego wprost się nie da wyliczyć. Dlatego ty na tej podstawie, że to wynosi M, masz doprowadzić tutaj taki logarytm, który oni podali w treści, tak? To ja podałam w treści, masz przekształcić do postaci coś z M. Niedokładnie. My tutaj nie uzyskamy, że ten wynik to jest 25, tak? Czy 128. Tylko ma mi wyjść wynik z jakimś tam M. I teraz pierwsza sprawa. Pierwsza rzecz, na którą patrzymy przy logarytmach, to jest to, czy mają takie same podstawy. Otóż, tu jest podstawa 3, a tu jest podstawa 25. Moja 25 kompletnie mi nie pasuje. Kompletnie. Ja ją muszę zamienić, żeby mi pasowała na trójkę. A więc jest taki wzór w tablicach, ja go tutaj zapisałam, to jest wzór, piękny wzór na zamianę podstawy. Czyli jeżeli ci nie pasuje podstawa, możesz zawsze wykorzystać ten wzór, który do tego służy. A więc, logarytm przy podstawie bez C to się równa kreska ułamkowa. Tu ja też piszę kreskę ułamkową. Logarytm u góry, logarytm na dole. I teraz uwaga, wymyślam sobie podstawę. Tutaj jest A podana. Oczywiście te wzory, które tutaj zapisałam, one zachodzą przy odpowiednich założeniach. Ale ja już tych założeń nie piszę, bo ja chcę już konkretnie do przykładu to wyćwiczyć. Czyli to moje A jest przeze mnie wymyślone takie, jakie mi pasuje. No oczywiście mi pasuje 3 do tego zadania. Czyli tu dajemy 3, tu dajemy 3. I teraz to C, jak widzisz, idzie do góry. Natomiast to B idzie tutaj na dół. No więc spróbujmy tak samo obrazowo pomyśleć. To idzie do góry, czyli będzie z 1,81 ten górny logarytm, a ten dolny logarytm będzie z liczby 25. To się równa. No dalej nic na razie tego to mi nie dało wiele. Oczywiście mogłabym się zastanowić nad tym, ile ten górny logarytm wynosi. Bo jak jesteś dobry w potęgach, to myślę, że od razu bez przekształcania jesteś w stanie mi to zapisać. Jeżeli nie, no to spróbujmy porozpisywać. Czyli tak, logarytm przy podstawie 3. I teraz liczba 1,81. Po pierwsze, to, że jest ułamek, to troszeczkę na mnie pasuje już, ale na pewno w tym ułamku ważny jest ten mianownik, 81. Jak pamiętasz, 81 to było 3 do potęgi czwartej. 3 razy 3 to 9, razy 3 27 i razy 3 81. Zatem 3 do potęgi czwartej to 81, ale jak jest 1,81, to musisz napisać 3 do potęgi minus czwartej. To trzeba umieć potęgi, żeby móc przejść do logarytmów. To oczywiście naturalna tutaj konieczność. Dobrze, no to teraz na dole. Tego logarytmu też nie policzymy, ale widzimy sobie, że 25, no coś do piątki podobne jest, prawda? Mogłabym 25 zapisać jako 5 do potęgi drugiej. To się równa. Będę tu pod spodem pisała kreska ułamkowa. I teraz popatrzmy, mam tutaj jeszcze jedną własność. Własność, która bardzo się przydaje. Otóż, jeżeli mam liczbę logarytmowaną w postaci x do potęgi r, to moje r ja mogę wyrzucić przed logarytm w sposób obrazowany tutaj we wzorze. Czyli mam r razy logarytm, no i to jest przy podstawie a z x, oczywiście przy odpowiednich założeniach. No więc ja też tak robię. To moje r tutaj wyrzucam zaraz przed ten logarytm, ale to moje r tutaj, które wynosi 2 w tym wypadku, też wyrzucam przed logarytm. Bo to ja robię automatycznie w liczniku i w mianowniku. Czyli będę miała co? Minus 4 logarytmy przy podstawie 3 z trójki, a na dole będę miała 2 logarytmy przy podstawie 3 z piątki. To się równa. Tutaj widzisz, przed logarytmami już są zwykłe liczby. To jest zwyczajne, normalne mnożenie, więc mogę skracać. Przez 2 tu będzie 1 i tu przez 2 będę miała oczywiście minus 2. Jak minus 4 podzielę przez 2, mam minus 2. A więc zapiszmy sobie. Będę miała minus 2 razy. I teraz uwaga. Logarytm przy podstawie 3 z trójki, to jak dobrze pomyślisz, to będziesz w stanie wykombinować, że 3 do potęgi pierwszej daje 3. A więc ten logarytm po prostu wynosi 1. A na dole mamy logarytm przy podstawie 3 z piątki. A więc to się równa. Minus 2 jest u góry, natomiast na dole, znowu jak zauważysz pięknie, mam logarytm przy podstawie 3 z piątki, a przecież ja to miałam podane na początku zadania, że to jest literka moja M. Czyli ja tutaj zapiszę tobie, że to jest M. I jeszcze, żeby było ładniej, to ja tego minusa dam do przodu i będę miała minus 2 nad M.
I to jest przekształcone do końca moje, mój logarytm przy podstawie 25 z 1,81. Wyszło mi, że to jest minus 2 nad m przy określonym założeniu. Zadanie numer 7. Oblicz. I mamy obliczyć. Logarytm przy podstawie 2 z 80 dodać. I taki mamy iloraz. W liczniku logarytm przy podstawie 13 z 0,2, a w mianowniku logarytm przy podstawie 13 z 2. W tym zadaniu również chciałam Tobie zwrócić uwagę na ten wzór, który często młodzież w nauce logarytmów pomija. Otóż ten wzór, który powiedziałam w zadaniu wcześniejszym, że jest to wzór na zamianę podstawy logarytmu. Oczywiście, jeżeli działamy w tą stronę, ale czasem wzór działamy również w tą stronę. Wzory są obojętnie, w którą stronę będziesz je stosował. W obie strony są dobre. Zatem popatrzmy, czy my czasem tutaj nie mamy takiego dzielenia, nie mamy u góry logarytmu, na dole logarytmu o tych samych podstawach. No tak się składa, że mamy. Więc co? Początek przepisujemy, bo gdybyś nawet spróbował wprost policzyć logarytm przy podstawie 2 z 80, nie byłbyś w stanie z definicji policzyć, bo się nie da dodać. No więc teraz dalej, oczywiście stosujemy sobie ten wzór. Popatrz, jak u góry masz logarytm, na dole logarytm o tej samej podstawie, to możesz to zwinąć, idąc w tą stronę, w jeden logarytm przy podstawie. Teraz uwaga, jaka będzie podstawa? To, co na dole, leci do dołu, czyli przy podstawie 2 będzie. To, co jest wyżej zapisane, nawet wzrokowo tak można to skojarzyć, to, co jest wyżej napisane, to będzie po prostu liczba logarytmowana. Czyli będziemy mieć logarytm przy podstawie 2 z 0,2. Ale to tylko dlatego możemy zastosować, że tu mamy dwie takie same, identyczne podstawy. No to, że to jest 13, nie ma to znaczenia. Mają być takie same i ma być taka postać. U góry logarytm, na dole logarytm przy tych samych podstawach. Wtedy możesz to zwinąć w jeden logarytm. No to dalej to się równa. Oczywiście patrzymy, czy jest jakaś własność na dodawanie logarytmów. Jest. Ja zapisałam ją dokładnie tak jak w tablicach naturalnych, czyli jak widzę dodawanie logarytmów, to ja zwijam w tą stronę. Mam logarytm, dodać logarytm. Pierwsza sprawa, te podstawy muszą być identyczne. No to są, cieszymy się, bo taka jest zasada. Ja mogę zastosować ten wzór tylko wtedy, jak podstawy są takie same. No więc ja to mogę zapisać w postaci jednego logarytmu, oczywiście przy takiej samej podstawie, czyli przy dwójce, ale w nawiasie będę mnożyła 80 z 0,2. No to się równa. Logarytm przy podstawie 2. I teraz sobie pomnożmy. 80 razy. No ułamek dziesiętny zamieńmy na zwykły, 0,2. Popatrz, jak pięknie nam się tutaj skróci po zerze tak szybko. I otrzymamy logarytm przy podstawie 2 z 8 razy 2, czyli z 16. No i teraz albo pamiętasz, ile to jest, albo w głowie myślisz. Czyli to jest jakaś taka liczba, że jak ja 2 podniosę do tej liczby, to mi wyjdzie 16. Oczywiście, że to jest 4. Kto nie wie, to rozpiszę tutaj, bo, dlaczego tak jest? Bo 2 podniesione do tej potęgi daje oczywiście 16. 2 podniesione do potęgi czwartej, do tej potęgi, która jest wynikiem z tego logarytmu oczywiście, dać ma liczbę logarytmowaną. To często w logarytmach zataczamy takie kółeczko, że 2 podniesione do tej potęgi ma nam dawać w istocie liczbę logarytmowaną, czyli tą 16. No takie rzeczy czasem w głowie warto znać, no ale to trzeba być biegłym z tych logarytmów, prawda? Ja tutaj tylko na tym spotkaniu przypomniałam takie ciekawsze zadania z logarytmów. Natomiast przyjdzie czas na to również, że będziemy same logarytmy powtarzać. Jak będziemy robić powtórkę właśnie z potęg funkcji wykładniczych logarytmów, to będziemy powtarzać same logarytmy. Być może zaczniemy od prostszych przykładów. Jeżeli oczywiście nurtują Cię te logarytmy, czy chciałbyś sobie jeszcze więcej podowodzić, czy również chciałbyś przekształcać wzory, czy też stosować wzory skróconego mnożenia, usuwać niewymierność, to wszystko, ale chciałbyś zacząć od początku bardziej, zapraszam Cię na moją stronę internetową www.aikamat.pl, gdzie znajdziesz od podstaw kurs maturalny, od podstaw zupełnie w tego działu wyrażenia algebraiczne, ale oczywiście nie tylko, bo są również na mojej stronie również inne kursy. Jeżeli masz problemy z jakimś innym działem matematyki, zapraszam Cię. Być może to Cię zainteresuje, zainspiruje Cię do nauki matematyki. Taki jest oczywiście mój cel. Natomiast jeżeli te zadania, które zrobiliśmy
są dla Ciebie fajne i rozumiesz i fajnie Ci wszystko idzie, to możesz rozwiązać przykładowy zestaw taki mój, przygotowujący nas do matury. Oczywiście ten zestaw jest na mojej grupie na Facebooku, grupie Matura 2020 z Ajka Mat. Możesz do tej grupy naszej dołączyć i pobrać sobie zestaw zadań przygotowanych właśnie pod nasze te spotkania, pod powtórkę z wyrażeń algebraicznych. No i oczywiście w dalszym ciągu będziemy dalej kontynuować, ćwiczyć, 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 aż dojdziemy do sukcesu na maturze. Bo przecież taki jest nasz cel, nie zapomnijmy o tym. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną.